Podczas rozmowy w studiu RMF Kołodziejczak po pytaniu redaktora zaczął wypowiadać się na temat Kierwińskiego. Tak, tego Kierwińskiego w Parlamencie Europejskim. To nie mogło nie być śmieszne. Skoro pan powiedział o ministrze Kierwińskim, jaka będzie dla Polski, jaki będzie zysk z tego, że on dostanie się do Parlamentu Europejskiego? Proszę pana, dzisiaj w Europarlamencie brakuje nam osób, które mają po pierwsze i posłuch w Brukseli, posłuch międzynarodowy, który jest też poparty bardzo mocną pozycją w Polsce. I Kierwiński ma taki posłuch? Kołodziejczakowi najwyraźniej posłuch pomylił się z pogłosem. Życzę wam, abyście mieli w sobie siłę. Właśnie tego wam życzę. To jest kłamstwo i pomówienie. I może pan sobie kłamać. Prawdy nie zakłamiecie.